10 lipca bieżącego roku w Nowej Rudzie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, w czasie której radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Nowa Ruda pani Katrin Rawet, urodzonej jako Lili Fuchsberg. Promocja miasta, promowanie postaw patriotycznych czy upamiętnianie działań Polaków w celu ratowania ludzi pochodzenia żydowskiego w trakcie II wojny światowej to tylko niektóre zasługi wskazane we wniosku. W 1946 roku był transport wszystkich ludzi, którzy mieszkali na Kresach, a myśmy byli przed koło Lwowa w Brysławiu i stamtąd rodziny zostały przeniesione na te odzyskane ziemie, więc ja przyjechałam tutaj jako, miałam 3,5 roku, rodzice mnie uratowali w czasie wojny jako niemowlę, bo byłam w żydowskiej rodzinie i potem przywieźli mnie tutaj z nimi. I to już zostali, tutaj mieszkali oni do samej śmierci w Nowej Rudzie. To jest dla mnie największy zaszczyt, jaki mogłabym dostać, bo tutaj spędziłam moje dzieciństwo i tutaj przyjeżdżałam ze studiów i tu przyjeżdżałam później z Francji z moim mężem i z dziećmi. No jest to takie moje miasto. W tym dniu miało miejsce jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie. Helena i Władysław Grzegorczykowie, którzy w czasie II wojny światowej ratowali osoby pochodzenia żydowskiego, zostali upamiętnieni w Nowej Rudzie, gdzie mieszkali. Ich imię, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, otrzymał park przy ulicy Strzeleckiej. Pani Helena i pan Władysław, mieszkańcy niegdyś Nowej Rudy, nieżyjący już niestety, to sprawiedliwi wśród narodów świata. To niezwykłe osoby, które tutaj w Nowej Rudzie żyły, przyjechały po wojnie z Borysławia, uratowały 18 Żydów spod tak naprawdę śmierci, można powiedzieć, adoptując jednocześnie jedno dziecko właśnie Zdzisławę Grzegorczyk z domu Lili Fuchsberg. Pani Helena Grzegorczyk była siostrą naszej mamy, 4 lata starszą. Jak z dzieciństwa pamiętam, miałyśmy bardzo dobre porozumienie. Stosunki takie międzyrodzinne były bardzo pozytywne. Pracowali ciężko całe życie. Wujek pracował w noworódzkiej kopalni. Ciocia pracowała jako magazynierka. Przeżyli wiele lęku, narażali swoje własne życie. Uchronili wielu Polaków pochodzenia żydowskiego. Ocalili im życie, narażając własne życie. A przede wszystkim od niemowlęcia wychowali właśnie dzitkę i jej siostrę ocalili, która później zdecydowała na wyjazd do Izraela, do swojej prawdziwej ojczyzny. Inicjatorką uchwały była Fundacja Olgi Tokarczuk, która zgodnie ze swoim statutem chce nie tylko promować region, lecz również przypominać postaci wyjątkowe, zdeterminowane do niesienia pomocy słabszym i zagrożonym. Bardzo serdecznie chcę podziękować Fundacji Olgi Tokarczuk, samej Oldze Tokarczuk za tą piękną inicjatywę, którą Rada Miejska przyjęła i podjęła uchwałę o nadaniu imienia państwa Heleny i Władysława Grzegorczyków parkowi przy ulicy Strzeleckiej. Historia rodziców pani Lili Fuchsberg, dziś znanej też jako Katrin Rawet, jest opisana w książce pani Lili Fuchsberg, Listy do siostry. Sama pani Lili Fuchsberg była w minionym roku gościem Festiwalu Guru Literatury. Opowiadała o swoim losie, losie jej rodziców, o jej działaniach. To, o czym opowiadała, spotkało się z bardzo szerokim odzewem wśród publiczności. Było to nadzwyczajne wydarzenie i wtedy też zauważyliśmy potrzeby upamiętnienia państwa Grzegorczyków, mieszkańców Nowej Rudy, którzy tutaj w Nowej Rudzie zostali. Zostali też pochowani na cmentarzu komunalnym, a sama pani Lili Fuchsberg jest bezpośrednio związana z Nową Rudą. Czuje się z tym miastem niezwykle związana, promuje też to miasto w świecie. Działania jej rodziców są też promocją postaw patriotycznych i niezwykle humanistycznych, których promowanie wydaje nam się niezbędne w dzisiejszych czasach. Uroczystość nadania noworudzkiemu parkowi imienia państwa Grzegorczyków odbyła się w trakcie trwania Festiwalu Góry Literatury, który potrwa do 16 lipca.